Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No tylko w Kalifornii, mordercy skazani na karę śmierci za zamordowanie pojedynczych ludzi, wielu ludzi, no będą przeprowadzeni do normalnych więzień, gdzie będą pracowali, żeby zarabiać pieniądze, które mają oddać rodzinom zabitych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Kalifornia. Kalifornia to ma 50-60 milionów ludzi. To jest, jedna, można powiedzieć, szósta, jedna siódma Ameryki. Oni mają 55 reprezentantów w kongresie, no i dwóch senatorów. Tyle tylko, że geograficznie i politycznie Kalifornia, no to są trzy Kalifornie. Jest Kalifornia Południowa, Kalifornia Środkowa i Kalifornia Północna. Prędzej czy później ja myślę, że Kalifornia podzieli się na trzy dodatkowe stany. Nie wiem, jak to się odbędzie, ale tak samo jak w Portland, Oregon. Oregon, no to jest, jak popatrzycie, no tu jest, powiedzmy, patrzycie na mapę, no to tu jest wschodnie wybrzeże, tu jest Atlantyk, tam jest Europa, tu tutaj jest Pacyfik, tutaj jest Hawaje, Japonia, no to tu jest Kanada, no to tam na górze to jest właśnie Washington State, a poniżej jest troszeczkę Portland, bardzo socjalistyczne. Także w Kalifornii jest dużo ludzi, chcą się podzielić. W Portland, Oregon też chcą przesunąć się do stanu zaraz obok. No ale co tam się dzieje w tym Gavin Newsom, no to on jest gubernatorem i on oświadczył, że w zasadzie zlikwiduje ten Death Row, czyli ten rząd śmierci, no czyli to taki korytarz z tymi celami dla tych bandytów, dla tych morderców, zabójców, którzy tam siedzą w Saint Quentin, stanowe więzienie. No i to całe te miejsce, gdzie oni tam siedzieli, no to będzie zamienione w takie dosyć pozytywne, uzdrawiające środowisko i będzie tam lekko, łatwo i przyjemnie. Przez następne dwa lata tak to ma być. To jest ta rzeczniczka Wiki Waters, rzeczniczka dla kalifornijskiego systemu więziennictwa i rehabilitacji, powiedziała, że będą przetransportowani do typowego więzienia, gdzie ludzie żyją skazani na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. No tak, także przedstawicielka nie nazywa ich nawet więźniami, nie nazywa ich skazanymi, ona mówi, że ludzie tam są. No jest sporo ludzi zostało zabitych, a ci to są więźniowie, no ale to jest ta nowa mowa komunistyczna, nowa mowa, która po prostu stawia wszystko do góry nogami i kłamie na naszych oczach i my się nie denerwujemy nawet, tak? Te Saint Quentin będzie zamienione tak jak wspominałem, mówią pozytywne i uzdrawiające środowisko, tak? Także zapewni tym wszystkim ludziom tam rehabilitację, wyszkolenie, wykształcenie, no i opiekę zdrowotną. Najważniejsze jest to, że tam dostaną możliwość opieki zdrowotnej. Także ten budżet jest zaproponowany, tam kilkaset milionów dolarów jest budżet, no i będzie również opieka zdrowotna. No prędzej czy później się okaże, że wielu z tych więźniów
w ramach tej opieki zdrowotnej, to poprosi o zmianę płci, no i przypuszczalnie wszyscy będą walczyli za to, żeby ten morderca miał operację za parę milionów dolarów na koszt podatnika, no i żeby morderca zmarł śmiercią naturalną już jako morderczyni w tych więzieniach, tak? Także to jest no, lewactwo wykrzywione do siódmej potęgi. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Gavin Newsom, no to on przemawiał do tych więźniów, no i on powiedział, że to, że wy jesteście w tym korytarzu śmierci, no to ma więcej do czynienia z waszą biedą, czy brakiem bogactwa i z waszą rasą, niż to, że ma do czynienia z waszą winą czy niewinnością. Tak, gubernator mówi do morderców, którzy byli oficjalnie skazani po sprawie, wszystko było udowodnione i gubernator, lewak, mówi, że to ma więcej do czynienia z ich nędzą i rasą niż z winą czy niewinnością. No. Jak to jest możliwe? Jak ten człowiek został wybrany? Jak ten człowiek nie został odwołany? Tam mieli plebiscyt, mieli go odwoływać, no i Newsoma nie odwołali, komuniści tam zrobili wielką akcję, no i zostawili go przy władzy. W Kalifornii teraz w niektórych miejscach to jest tak, że ludzie jak parkują samochody na ulicach, to zostawiają okna otwarte, drzwi otwarte, no nic nie mają w tych samochodach, ale zostawiają otwarte, że jak złodziej chce przyjść i coś ukraść, tak otworzy drzwi i przeszpera wszystko, że tam nie ma nic w żadnych schowkach, no to zamknie te drzwi, no co drugi to się zdenerwuje i przypuszczalnie kopnie w te drzwi, no ale to i tak kopnięcie drzwi, no to jest mniej kosztowne niż wybicie szyby i nie znalezienie niczego. No ale to tak lewactwo myśli, tak? Tak lewactwo myśli. Mówi gubernator, mówi, że mordercy i zabójcy to jest, oni są tylko tam dlatego, że mają taki kolor skóry, czy mieli taki portfel, w którym było pusto. No to jest straszne. No i Newsom jeszcze dokończył do coś takiego, powiedział, że my rozmawiamy o sprawiedliwości, my wygłaszamy kazania o sprawiedliwości, ale jako naród, powiedział, my nie praktykujemy tego właśnie w tym korytarzu śmierci. No kretyn po prostu, nie wiem, z kim on się utożsamia, nie wiem, kto się z nim utożsamia. No jak może być prawo i porządek, jak może być sprawiedliwość, jak może być normalny naród, jeżeli gubernator w ten sposób mówi. Jeżeli gubernator do morderców, zabójców mówi, że oni są tylko tam dlatego, że byli biedni i że byli czarni, powiedzmy. No Newsom już, no to złożył takie moratorium, takie stanowe kalifornijskie o wykonywaniu kary śmierci w Kalifornii w 2019 roku, no ale i tak w Kalifornii nie było egzekucji od 2006 roku. Koszt jest nieprawdopodobny. Koszt utrzymania tych ludzi od 1978 roku do dzisiaj to jest 5 miliardów dolarów. To jest to, co powiedzmy, czyli co tam 40 parę lat, to jest 5 miliardów, czyli 100 milionów, ponad 100 milionów na rok kosztuje ten korytarz śmierci tych morderców. Kalifornia ma najwięcej zabójców skazanych na śmierć w całym kraju, no ale tylko dlatego, że Kalifornia jest największa i Kalifornia ma najwięcej ludzi, tak? Także liczbowo jest jak jest. Proporcjonalnie, no to może być różnie. No ale oni mają tam prawie 700 morderców skazanych na śmierć.
No ciekawe, ilu jest nieobywateli, no bo jak się popatrzy na listę tych skazanych na śmierć, no to tam bardzo dużo jest ludzi, którzy się nazywają Chavez, którzy się nazywają Castro, którzy się nazywają Carrasco, którzy się nazywają Contreras, Coronado i tak dalej, i tak dalej. Także to są tylko nazwiska na literę C. No a jakby tak przejrzeć, no i pytanie jest nawet, ilu z nich jest obywatelami amerykańskimi, bo jeżeli połowa tych ludzi nie jest nawet obywatelami amerykańskimi, no to tak szczerze mówiąc, obywatel amerykański zapłacił 5 miliardów dolarów przez 40 lat dla ludzi, którzy nawet nie powinni być w Ameryce. No Waters, ta rzeczniczka dla więzień kalifornijskich powiedziała, że to będzie bardzo nowoczesne, będzie to wszystko bardzo nowoczesne i że oni się skoncentrują nie na wykonaniu kary śmierci za te morderstwa i zabójstwa, które oni popełnili, ale skoncentrują się na rehabilitacji. No. Jak można zrehabilitować bandziora, który ma nie wyjść z więzienia? No prędzej czy później też będą ich wypuszczać z więzienia, no powiedzmy ze względów na zdrowie. I gdzie w tym wszystkim jest ta rodzina? Gdzie jest ten, który został, czy ta, która została zamordowana? Gdzie są w tym wszystkim ci ludzie naokoło tych, którzy stracili życia? No i oni są bardzo dumni, wszyscy ci lewacy są bardzo dumni, że pierwszy raz w historii wszyscy ci skazani na karę śmierci będą zamknięci w więzieniach razem z tymi, gdzie są skazani na dożywocie, no i że będą mieli możliwość pracy, będą mieli możliwość spłacenia długu nakazanego przez sąd wszystkim tym ofiarom. Także to jest cyrk. No, za 2 czy 3 lata będziecie słyszeć na pewno o czymś takim, że ci mordercy no to albo tam zadusili tego swojego towarzysza więziennego w celi więziennej, no bo oni nie mają nic do stracenia. Oni po prostu, ci ludzie, którzy wiedzą, że nie wyjdą, no to im po prostu odbija i dla rozrywki mordują. No co może Kalifornia im zrobić? Skazać ich na śmierć drugi raz? Co Kalifornia może zrobić? Skazać ich na dożywocie drugi czy trzeci raz? Ci ludzie po prostu lewactwo, które ma wszyscy ci liberałowie z krwawiącymi sercami, oni naprawdę wierzą w jakieś idiotyzmy, no bo są profesorami w jakiejś innej pozycji, no a to są bandziory. Ten bandzior po prostu wziąłby maczugę, przyłożył temu lewakowi, liberałowi w głowę i by się skończyło. No i za parę rok, 2, 3 czy 4 to będą te wiadomości. No po prostu ci mordercy będą mordować. No, Kalifornia i wszyscy ci lewacy, liberałowie są bardzo zadowoleni, że oni nie będą jeszcze raz mieli spraw, nie będzie nowych wyroków. No tyle tylko, że będą przeniesieni po jakimś takim przejrzeniu całej tej sprawy, komitetu, no i oni będą brali pod uwagę tego, co, jak oni są bezpieczni, jak się zachowują, no i jaki to będzie miał wpływ na otoczenie. No ale prędzej czy później będą jakieś normalne dla tych ludzi zachowania. No i kto będzie się śmiał? No, kto będzie płakał, można powiedzieć. To jest najgorsze w tym wszystkim. Kto będzie płakał przez decyzję tego debila Gavina Newsoma i całą resztę tych komunistów w Kalifornii, którzy naprawdę wszystko sprowadzają do rasizmu. No, wszystko sprowadzają do walki klas, biednych z bogatymi, i wszystko sprowadzają do walki
czarnych przeciwko białym, czy białym przeciwko czarnym. I to jest mniej więcej ta wyrównywanie sprawiedliwości społecznej. To jest ta kalifornijska, amerykańska sprawiedliwość społeczna. No, nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość społeczna. Jedyne co jest, to jest sprawiedliwość. No a w tym wypadku sprawiedliwości nie ma, no bo mordercy zamordowali tam ludzi, zostali skazani oficjalnie na egzekucję, no i egzekucja się nie odbyła. Także to nie ma sprawiedliwości. Zaczyna się era sprawiedliwości społecznej i to się nigdy dobrze nie kończy. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zindzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no widzicie, co się dzieje, no Kalifornia, no bardzo wiele stanów jest amerykańskich tak zlewaczałych, tak po prostu oni, dla nich sprawiedliwość to w ogóle nie bierze pod uwagę ofiar. Ofiary w Ameryce teraz są na ostatnim miejscu, teraz jest tylko rehabilitacja bandziora. No i oni wierzą, że po prostu bandzior jest tylko bandziorem, tylko dlatego, że ma taki, a nie inny kolor skóry, czy ma tylko dlatego, że miał portfel pełny czy pusty. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla socjalistów. No, myślę, że nieustannie zgrzytacie zębami, szczególnie kiedy pompujecie benzynę. Widzicie, ile to wszystko kosztuje. Wtedy, kiedy idziecie do sklepu spożywczego kupić rzeczy do jedzenia, widzicie te swoje rachunki. No i ogólnie naokoło widzicie jeden wstyd. CNN, czyli Clinton News Network. Widzicie, co tam się dzieje. No, komuniści, wszyscy ci komuniści po prostu zjadają swoich. Teraz prezydenta Zuckera wyrzucili, ale to jest rewolucja, zjada swoje dzieci. Tak niestety jest. Także w listopadzie, kiedy będziecie głosować, głosujcie na normalnych. Już powinniście się odzwyczaić głosowania na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.